Jak to nastawić teraz pytanie? Kiero! O, idzie, poszło. Nie wszedł wynik. Dwa tygodnie temu nie wszedł w Rzeszowie. Ja podtrzymuję dalej 2-0. Bramki nie wiem kto, ale 2-0. Dobrze mówię. Zaczynałeś grać w piłkę, tylko były takie na paskach, nie? W ogóle nie było. Swoich trzeba było. No, ja... Podejdź ode mnie.
meczem poprzeczka idzie stopień do góry. I to jest zajebiste, bo tą poprzeczkę podnosimy my sobie sami. Macie marzenia sportowe? Macie czy nie? Tak. Bo każdy ma jakieś. I są takie dni, w których trzeba pokazać charakter, że zasługuje na te marzenia. I dzisiaj jest taki dzień, żeby wyjść i pokazać, że to, gdzie jesteśmy, to nie jest kurwa przypadek. I nikomu nie pozwolimy, żebyśmy stamtąd spadli, tak? Tylko głowy do góry, od pierwszego do ostatniego gwizdka pokazujemy panowie, że tu jest drużyna. Dawaj. Panowie, dawaj, wpierdli siebie, ale nie lekceważymy ich. Dawaj, to zwycięstwo. Kto wygra mecz? Dawaj! Tak, bardziej doświadczonych zawodników mają właśnie Suwalczanie. Grają dzisiaj na własnym boisku, no zobaczymy, czy to wykorzystają, ale tak jak widać, Sokół na pewno nie będzie się poddawał. Akcja lewą stroną, dośrodkowanie w pole karne i mamy 1-0 dla piłkarzy Sokoła. Ostruda dosyć nieoczekiwanie, w 19 minucie najskuteczniejszy piłkarz Sokoła, Dawid Wolny, po ładnym dośrodkowaniu Karol i szybko dążyć do wyrównania. Teraz dobre zagranie do Aptyki na prawą stronę. Aptyka do Sałczka, nie ma spalonego. Znakomita sytuacja dla piłkarzy Suwalskich, Wigier. No i w 25 minucie spotkania mamy 1-1. Wigry Suwałki, Sokół Ostruda, 1-1. Cezary Sałczek. Zadowala tutaj nikogo. Teraz uwaga, bardzo dobre zagranie u Pogajdy i mamy 2-1 dla piłkarzy Sokoła Ostródy. To, o czym podkreślałem. 55 minuta spotkania. Błąd w defensywie piłkarzy Suwalskich Wigier. No i goście ponownie obejmują prowadzenie po podaniu Dawida. I po prostu taki mecz nam się dzisiaj przytrafił. Mecz, w którym nie daliśmy rady. No nie ma co ukrywać, że po prostu nie mieliśmy dzisiaj swojego dnia. Jesteśmy drużyną, wszyscy razem wygrywamy, razem przegrywamy. Robimy wszystko w tym tygodniu, żebyśmy wrócili do zdrowia, żebyśmy się dobrze przygotowali do spotkania z Hutnikiem. I mam nadzieję, że dojdzie ono do skutku i że uda się nam, może nie uda, ale po prostu, że zapracujemy na to, żeby zdobyć 3 punkty w Krakowie i żeby przyjechać z nimi do Suwałk. No bo teraz musimy gonić drużynę, która jest przed nami.